Znowu ja. Jest późno, jestem zmęczony jak pies. Gadka mi się nie klei, a jeszcze aparat mi się wyłączył na 3 minuty przed planowanym zakończeniem filmu. Normalnie wszystko na nie tak. Dobra, pokażę wam rybkę, którą myślałem, że dawno temu się z nią pożegnałem. Praktycznie pierwszy raz od 4 miesięcy widzę tutaj otoska w moim akwarium, który wyszedł sobie poleżeć na parwulce. Udaje, że go tutaj nie ma. Uciekł, uciekł, uciekł. Absolutnie rybki, które nic nie robią w akwarium. Zajmują tylko miejsce i no nic nie robią i mało jedzą. To jedyna taka zaleta te rybki. Natomiast miała to być ryba na glony, natomiast ona nie jest zainteresowana w ogóle glonami. Mam ją też w innym akwarium, podobna historia. W zasadzie nie wiem, czym ona się żywi, w ogóle jak ona funkcjonuje. No jest polecana na glony, natomiast z tymi glonami nic nie robi. Także ja się będę teraz żegnał z wami. Jedyne co powiem, to to, że na koniec właśnie jeszcze coś, kolejna sprawa do załatwienia to będzie ta grzałka paskudna, która tutaj sterczy z lewej strony. Grzałki, czemu tą grzałkę dałem tutaj z przodu? Dałem ją z przodu dlatego, że na tył się nie mieściła, dlatego, że tył jest obciążony kamieniami i jakimś pojemnikiem szklanym, ponieważ korzeń, który tutaj zamontowałem przy zakładaniu akwarium, niespodziewanie zaczął się unosić. Ja się nie spodziewałem, że ten korzeń będzie się unosić. Ja korzenie generalnie gotuję i to często zmieniam wodę, w której gotuję korzenia. Nie sądziłem, że zacznie mi się unosić. On zaczął mi się unosić, ja mało co tutaj nie dostałem. Mało co szlak mnie nie trafił, dlatego że cała ta ekspozycja tutaj, wszystkie te rośliny, które są, cały żwir, który był trochę ten korzeń podsypany, wszystko zaczęło mi się unosić. Praktycznie po kilkunastu godzinach pracy na tym akwarium niemalże to wszystko byłoby w ruinie. Natomiast no, poradziłem sobie, w porę przytrzymałem, nałożyłem jakieś tam kamienie, szklankę zdaje się, czy jakiś pojemnik po musztardzie i to wszystko jest tam zarośnięte w mchu. Także kolejne moje wejście w tym akwarium będzie prawdopodobnie za jakiś tydzień, gdzie będzie akwarium już uprzątnięte, nie będzie tyle mchu tutaj na tym korzeniu. Korzeń w ogóle to nie wygląda na korzeń, natomiast tam jest korzeń. Prawdopodobnie no, znaczy na pewno, nieprawdopodobnie zredukuje sporą ilość tego mchu. Parwula pójdzie też praktycznie do samego żwiru. Coś ze starogynem chcę zrobić, chcę ją podregenerować, bo wygląda nie za ciekawie. Być może, że rozpropaguję tego Hemiantusa, skoro on tak sobie tutaj radzi. Bo ja myślałem, że mi zniknął całkowicie. Ja przez 4 miesiące w ogóle nie podaję dwutlenku węgla. Mam dyfuzor lipowy, mam buty na dole, natomiast postanowiłem nie nawozić, więc nie nawożę do tej pory. Także to wszystko na razie. Akwarium nie wygląda najgorzej. Wyglądało dużo gorzej po tym właśnie, jak została zdominowane przez ten diformis, przez pistię. Też miałem pistię na powierzchni. Przez 3 miesiące pistia zajęła mi prawdopodobnie około 50% powierzchni akwarium. Także powoli te rośliny dochodzą do siebie. Tutaj rejniki, zdaje się to jest hygrofilia. Zawsze zapominam nazwy tej rośliny. Ona mi stoi w miejscu, nie wiem czemu. To znaczy no, nawożenie, natomiast mimo wszystko to jest roślina, która
ma spore korzenie i te korzenie powinny teoretycznie grasować spore ilości kompostu, jakie tutaj dałem do tego akwarium. Nie mogę pokazać, ile tego kompostu jest, ale przeszalałem. Praktycznie nie miałem jeszcze akwarium w mojej praktyce z taką ilością, sporą ilością kompostu, który z przodu ma no jakieś 5 cm, tutaj do praktycznie do 2 spada, tu podnosi się do kolejnych 5, natomiast cały tył to jest no ze 12 cm tego kompostu. Także pomimo, jak powiedziałem wcześniej, nie nawoziłem tego akwarium w ogóle przez 4 miesiące, to jednak tutaj składniki pokarmowe były w podłożu. Natomiast nie kwestia tego, że niedostępne dla każdej z roślin. Na przykład to, co wspominałem na poprzednim filmie, hydrokotyle Japan, praktycznie mi wymarła. Z tego, co z moich obserwacji wynika, jest to roślina, która uwielbia potas i ona może o samym potasie żyć. W tym akwarium praktycznie zniknęła. Zostały jakieś obklejone, jakieś małe liski obklejone glonami. Co przyuważyłem dzisiaj, ja tego nie wiedziałem wcześniej, to jest hydrokotyle. Tylko że to hydrokotyle puściło jakąś nitkę bez liści. Ja powiem szczerze, że nie wiedziałem tego wcześniej, dopiero dzisiaj przyuważyłem. Ja podejrzewam, że to jest sprawka tutaj tetry czerwona nos, raminos w zasadzie ta rybka się nazywa. Podejrzewam, że ta rybka chyba mi podgryza tą hydrokotylę. Nie mam tutaj żadnego innego podejrzanego do bicia. Krewetki nie jedzą roślin. Krewetki skupią sobie glony. Dożywam je również takim zwykłym pokarmem dla krewetek, który powoli mi się kończy. Muszę pójść i przynieść ze sklepu. No i otosek tutaj się znowu pojawił. Pojawił się, żeby zniknąć na kolejne 3 miesiące, na kolejny kwartał. Także akwarium nie wygląda źle. Tak jak wspominałem w poprzednim filmie, włączę się teraz za kolejny tydzień. Tu powinno być wysprzątane. Przy okazji zobaczę, też pojawiło mi się bardzo dużo gupików. Też fajne stworzonka, które nie mają tutaj praktycznie żadnego jakby żadnej ryby, która by polowała na nie, żadnego predatora. Wcześniej miałem bojownika, który czyścił praktycznie wszystkie młode na rybek. Bojownik umarł śmiercią prawdopodobnie naturalną, bo miał już około 2 lat, półtora może, tam w sklepie pewnie też swoje odsiedział. Także no jeszcze kolejną rzeczą, którą zrobię za jakiś czas, to zablokuję odpływ, znaczy wpływ filtra. To ze względu na prawdopodobnie możliwość wsysania krewetek przez ten filtr. Dlatego że na te 4 miesiące ja spodziewałem się, że krewetek będę miał więcej. Mam sporo. Też cały czas widzę, pojawiają się nowe, malutkie, które sobie gdzieś tam łażą. Natomiast spodziewałem się, że tych krewetek będzie więcej. Kto wie, czy właśnie one się nie wchodzą do tej rurki i tam sobie w filtrze nie siedzą. Dlatego ja będę chciał zablokować tą rurę wpływową jakąś gąbką, tak żeby tych krewetek mieć więcej. Wtedy mógłbym, nie wiem, rozdać, sprzedać, zamienić się za coś. Tutaj siedzą jeszcze małe krewetki na pisty.
siedzą i sobie leniuszkują. W zasadzie nie leniuszkują, są to bardzo pracowite stworzonka, bardzo łatwe w hodowli i zawsze dają jakiś tam dodatkowy urok do akwarium. Dobra, w takim razie widzimy się za prawdopodobnie tydzień, może 10 dni. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, życzę sukcesów, cierpliwości w tym biznesie. No i tak jak wspominałem w poprzednich filmach, podmieniajcie wodę często i dużo. Naprawdę ryby i rośliny lubią świeżą, podmienianą wodę, która daje dużo mikroelementów, która po prostu odświeża akwarium. Dobra, trzymajcie się, pa pa.